Identyfikator podmiotu SCP-PL-126. Klasa podmiotu Taumiel. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-126 należy utrzymywać w zamkniętym pomieszczeniu, dostosowanym do rozmiarów obiektu. Prawa dłoń obiektu musi być okryta sarkofagiem z wytrzymałego na uszkodzenia materiału. Sarkofag może być otwierany tylko za zgodą pracownika posiadającego 5 poziom upoważnienia. Ekspedycje wysyłane do wymiaru Epsilon Gamma 11, zwanego dalej SCP-PL-126-1, mogą być przeprowadzone tylko przez odpowiedni personel. Klasa E poziomu 4 jest obecnie jedynym upoważnionym przydziałem mogącym być wysyłanym na dalekodystansowe misje w SCP-PL-126-1. Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 11 z dnia 14 października 2016 roku, z późniejszymi poprawkami, zawierającym również podstawowe obowiązki i zakazy personelu wysyłanego do wyżej wymienionej lokacji. Pracownicy klasy D mogą być wpuszczani do wymiaru jedynie w roli podmiotów testowych. Testerzy muszą być pod stałą eskortą wysyłanej agentury lub ewentualnych funkcjonariuszy ochrony. Zaleca się, aby pojedyncza osoba przebywała w SCP-PL-126-1 nie dłużej niż 12 dni bez przerwy. Po opuszczeniu wymiaru osoba musi być poddana 20-dniowej rekonwalescencji mającej całkowicie zniwelować negatywny wpływ przebywania w wymiarze. Kategorycznie zabronione jest nawiązywanie kontaktu z osobami zamieszkującymi SCP-PL-126-1 bez wyraźnie zaznaczonego powodu. Obiekt SCP-PL-126-2, ze względu na swoje właściwości, musi być poddawany nieustannym obserwacjom. Potencjalne zagrożenie wynikające z egzystencji obiektu jest ograniczane poprzez przebywanie SCP-PL-126-2 wewnątrz rzeczywistości Epsilon Gamma 11. Przez to wymiar został praktycznie uznany za sposób na zabezpieczenie i przechowywanie obiektu. Opis. SCP-PL-126 to rzeźba przedstawiająca postać mężczyzny o dobrze zbudowanej, umieśnionej posturze, noszącego standardowy strój robotnika z połowy XX wieku. Postać przedstawiona jest w proporcjach 2:1 względem zwyczajnych rozmiarów człowieka. W lewej dłoni dzierży masywny młot kowalski, natomiast prawa jest wyciągnięta w geście powitalnym. Analiza nie wykazała nieprawidłowości w budowie posągu. Materiał budulcowy cechuje niezwykła twardość, osiągająca 7,4 punktów w skali Mohsa, mimo iż fizycznie przypomina szarą odmianę marmuru. Rzeźba stoi na sześciennym cokole, wykutym z tego samego materiału, o długości boku 90 cm. Na cokole wyrzeźbiono frazę „Da zdrastwuje gospodin”, po polsku „Niech żyje pan”. Za sprawą dotknięcia prawej dłoni rzeźby, obiekt jest zdolny do przetransportowania danej osoby do wymiaru oznaczonego jako SCP-PL-126-1, rzeczywistość Epsilon Gamma 11. Miejsce to jest alternatywnym wszechświatem, będącym niemalże identycznym do naszej rzeczywistości. Alternatywną Ziemię charakteryzuje istnienie jedynej jednostki państwowej, zwanej Związek Socjalistycznych Republik Ziemskich, w której ideologią główną jest doktryna komunistyczna. Docelowe miejsce teleportacji zostało zagospodarowane przez Fundację. Obecnie funkcjonuje ono jako międzywymiarowa prowizoryczna strefa badawcza 02 Beta. Znajdująca się tam alternatywna wersja SCP-PL-126 nie wykazuje żadnych różnic w budowie oraz zasadzie działania. Dla wersji alternatywnej nie zastosowano specjalnych czynności przechowawczych, aczkolwiek znajduje się ona w wydzielonym pomieszczeniu. Strefa 02 Beta znajduje się około 6 km od najbliższej zamieszkanej aglomeracji. Mieszkańcy alternatywnego wymiaru wydają się nie być w żadnym stopniu zainteresowani działalnością fundacyjnej placówki. SCP-PL-126-1 pierwotnie był prawdopodobnie identyczny do naszej Ziemi. Według pozyskanych informacji w alternatywnym roku 2001 doszło do wydarzenia o nazwie Wielka Rewolucja. Prekursorem Wielkiej Rewolucji oraz znaczącą osobistością miał być niejaki gospodin. Nieznany z imienia oraz nazwiska mężczyzna, za którego sprawą doszło do rewolucji, której był czynnym członkiem oraz najprawdopodobniej przywódcą. Gospodin z racji swej pozycji oraz znaczenia został desygnowany numerem SCP-PL-126-2. Postać ta jest osobistością podręcznikowo-propagandową. Przemawiają za tym zarówno jego przedstawienia jako stereotypowego wyobrażenia robotnika, posiadane przez niego atrybuty, będące jednocześnie symbolami komunizmu, sierp i młot, oraz znacząco nagłaśnione działalności, jak przede wszystkim działania mające miejsce podczas rewolucji, jak i po niej.
Praca razem z ludem czy odwiedzanie obywateli ZSRZ we wszystkich miejscach na świecie. Znaczenie gospodina jest porównywalne do swego rodzaju bóstwa. Aparat propagandowy w Epsilon Gamma 11 jest niezwykle skuteczny. W większości opiera się na przekonaniu o wspaniałości SCP-PL-126-2 prostych obywateli. Niemniej jednak sami obywatele nie stoją za prowadzeniem kampanii propagandowej, a ona sama jest najwyraźniej odgórnie sterowana przez nieznane jednostki. Pozycja fundacji oraz skuteczne zatajanie istotnych faktów w Epsilon Gamma 11 nie pozwoliło ustalić źródła działań propagandowych oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych. Ich istnienie jest praktycznie niewykluczone. Dokładne badania oraz obserwacje przeprowadzone w wymiarze Epsilon Gamma 11 pozwoliły ustalić rzeczywistą egzystencję postaci SCP-PL-126-2. Gospodin to nazwa własna obiektu o charakterze sztucznego satelity funkcjonującego w roli stacji kosmicznej. Obiekt znajduje się w odległości około 3420 km od powierzchni Ziemi. Dokładne rozmiary są niepoznane. Wstępne badania ustaliły kształt obiektu jako tworu o kształcie torusa, ułożonego pionowo względem swej szerokości w stosunku do położenia Ziemi. Wielkość szacowana jest na około 800 km długości i 200 km szerokości. Struktura obiektu doskonale odbija światło słoneczne, w odpowiednich warunkach można zaobserwować refleksy. Najprawdopodobniej obiekt zbudowany jest z materiału metalicznego, a jego powłoka zewnętrzna jest niezwykle gładka. Stacja nie dokonuje poruszeń, nie wykonuje również ruchu obrotowego. Część stacji odwrócona do Ziemi wyposażona jest w wiele ramopodobnych struktur. Wielkość owych obiektów mierzona jest w setkach metrów. Największa struktura rozciąga się na długość 3 km od powierzchni SCP-PL-126-2. Ramy te nie są tworami obojętnymi. Ich funkcja spełnia się w roli anten emitujących nieprzerwanie charakterystyczne promieniowanie elektromagnetyczne, nazwane promieniami lub falami zeta. Promieniowanie emitowane jest ze stałą częstotliwością 130 GHz, pod wieloma względami przypomina mikrofale. W przeciwieństwie do wymienionych, fale zeta są niemożliwe do zablokowania bądź osłabienia ich wiązki. Samo istnienie tego promieniowania przeczy znanym dotąd zasadom fizyki. Ich oddziaływanie powinno zniszczyć większe organizmy na powierzchni Ziemi, natomiast wszelkie próby uzyskania fal w warunkach laboratoryjnych kończyło się niepowodzeniem na podstawowych czynnościach oraz teorii sprzecznej z ogólnie przyjętą. Spekuluje się możliwość istnienia odmiennych praw fizyki w wymiarze Epsilon Gamma 11, dzięki czemu owe promieniowanie może zaistnieć. Opracowane dotąd metody pozwalają na pośrednie, aczkolwiek skuteczne wykrywanie i pomiar fal. Osoby spośród personelu badawczego pracującego przy SCP-PL-126-2, które zdołały wykryć i przebadać promieniowanie Zeta, zostały wysoko nagrodzone. Podstawową właściwością promieniowania jest jego wpływ na umysł ludzki pod kątem samokontroli ciała oraz myśli. Fale Zeta zostały najwyraźniej dostrojone w sposób powodujący, iż każdy mieszkaniec alternatywnej Ziemi potraktowany nimi traci wolną wolę oraz zaczyna zachowywać się i prowadzić tryb życia całkowicie odpowiadający założeniom ideologii komunistycznej. Promieniowanie nie ma całkowitego wpływu na poszczególne jednostki. Wygląda na to, że niewielka część woli danej osoby nie znajduje się pod negatywnym wpływem fal Zeta. Osoba taka zachowuje resztki samowoli, jednakże nie może dzięki niej podejmować decyzji oraz wykonywać praktycznych czynności. Psychologowie pracujący przy projekcie SCP-PL-126 są zgodni co do teorii, iż większość, jeżeli nie wszyscy mieszkańcy, cierpią na ukryte stany depresyjne oraz podobne schorzenia psychiczne, skutkujące biernością obserwacji wobec świata, pozbawionego podstaw etyki, jak również sprawiedliwości i naturalnych czynników rodzinno-społecznych. Promienie Zeta są najprawdopodobniej emitowane od czasów Wielkiej Rewolucji, czyli około 15 lat. Tak długi okres czasu wywarł niezwykle negatywne skutki w strukturach mózgów mieszkańców alternatywnej Ziemi. Eksperymenty polegające na porywaniu oraz przeciąganiu pojedynczych, losowych osób do naszej rzeczywistości spowodowały postępujący po czasie zanik komórek mózgowych oraz nienaturalnie zwiększoną podatność na nowotwory tego narządu. Wszystkie pozyskane dotąd osoby zmarły. Inna sytuacja tyczy się osób pochodzących z naszego wymiaru, podróżujących do SCP-PL-126-1. Osoby takie zdają się w większym stopniu opierać działaniom promieniowania Zeta. Eksperymenty przeprowadzone na pracownikach klasy D pozwoliły wyznaczyć okres około 19 dni, stanowiący czas, po którym dana jednostka niemalże w 99% znajdzie się pod całkowitym wpływem szkodliwych fal.
Jeżeli zostanie w krótkim czasie przeprowadzona z powrotem do naszej rzeczywistości, rekonwalescencja odbędzie się bez szkodliwych skutków, jakie mają miejsce u alternatywnych ziemian. Promieniowanie Zeta swym działaniem wywiera wpływ na obiekty wykazujące działanie anormalne. Fakt ten stanowi rozwiązanie zagadki dotyczącej całkowitego braku jakichkolwiek obiektów, zjawisk anomalnych na Ziemi w Epsilon Gamma 11. Mechanizm tego działania do dnia dzisiejszego nie został poznany w żadnym stopniu pozwalającym nawet na minimalne rozpoznanie zasady funkcjonowania procesu. Wszelka materia posiadająca właściwości zdefiniowane jako anomalne po potraktowaniu promieniowaniem Zeta w ciągu kilku minut utraci wszelkie właściwości, natomiast sam skutek jest destrukcyjny dla obiektu w sposób proporcjonalny do tego, w jakim on sam stanowił odchylenie od normalności. W skrajnych przypadkach dochodzi do destabilizacji obiektów na poziomie cząsteczkowym. Obiekty rozumne, potraktowane falami, wydają się cierpieć silny ból fizyczny. Wykorzystanie fal Zeta przy neutralizacji potencjalnie niebezpiecznych anomalii jest tematem wielu dyskusji, aczkolwiek z góry największą przeszkodą jest zagrożenie związane z warunkami i sposobem teleportacji jednostek pomiędzy przechowalnią a strefą 02 beta. Spekuluje się zdolność promieniowania Zeta do wykrywania czynników odpowiadających za właściwości anomalne obiektów, które zostają falami potraktowane. Wysunięto również właściwość antyanormalną promieniowania jako dowód na istnienie podstawowego czynnika występującego we wszechświecie, umożliwiającego manifestację oddziaływań sprzecznych z naturalnością, potocznie zwanego czynnikiem anomalnym. Niemniej jednak wszelkie spekulacje są czysto teoretyczne, nie oparte jakkolwiek w praktyce. Do głosu dochodzi również sama egzystencja fal Zeta, które same w sobie mogą zostać uznane za zjawisko anomalne, posiadające właściwość destrukcyjną wobec innych anomalii. Na szczególną uwagę zasługuje sam obiekt SCP-L-126, znajdujący się w alternatywnym wszechświecie. Tak jak przechowywany przez fundację, obiekt nie może być przebadany pod kierunkiem mechanizmu anormalności z oczywistych, nierzadko trywialnych powodów, tak samo sporne jest działanie alternatywnej wersji rzeźby. Posąg nie ulega działaniu promieniowaniu Zeta, pomimo iż znajduje się pod jego wpływem nieustannie. Pracownicy badawczy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obiekt funkcjonuje. Możliwe jest, iż gospodin w jakiś sposób celowo pomija alternatywnego SCP-L-126, bądź rzeźba sama w sobie nie może zostać zidentyfikowana jako anomalna, co jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Niestety, fakt ten nie może być pozostawiony bez podjęcia działań. Możliwe, że SCP-L-126 w nieznany sposób, mówiąc potocznie, nagina prawa fizyki do samej granicy, jednocześnie ich nie łamiąc. Jednocześnie sam obiekt nie mógłby być uznany za anomalię. Od dnia 12 czerwca 2017 roku SCP-L-126-2 po raz pierwszy od ingerencji fundacji wykonał poruszenie. Obiekt przemieszcza się stale z prędkością szacowaną na około 5 km na godzinę, co w skali kosmicznej jest prędkością stosunkowo powolną. Niemniej jednak, obiekt nie zmienia prędkości i nieustannie kieruje się w jeden określony punkt. Jak wykazały obserwacje, obiekt prostoliniowo zbliża się w położenie odpowiadające geograficznej lokalizacji strefy 02 beta. Obiekt powinien wejść w ziemską termosferę w prostym do obliczenia okresie, wynoszącym około 20 dni i 14 godzin. Nie wiadomo, jakie skutki będzie miało zbliżenie się do obiektu do Ziemi, lecz bacząc na prędkość, z jaką się porusza, nie wywoła zbyt poważnych szkód. Nie wiadomo także, dlaczego obiekt zaczął się poruszać. Spekuluje się możliwy kontakt załogi stacji z pracownikami fundacji obecnymi na miejscu. Istnieje także inna, niewykluczona możliwość, polegająca na wykorzystaniu oddziaływania SCP-L-126 przez stację w stopniu umożliwiającym swobodne przedostanie się jej do naszej rzeczywistości. Ekspansja gospodina prawie na pewno może zakończyć się działaniami podobnymi do tych, które miały miejsce w Epsilon Gamma 11, co bezpośrednio poskutkuje wejście w życie scenariusza końca świata klasy ZK-0G6 Lambda. Obecnie nie można podjąć żadnych działań defensywnych, gdyż dotychczasowo nie opracowano żadnych metod skutecznego blokowania promieniowania Zeta. Zgodnie z rozporządzeniem Rady O5, personel otrzymał rozkaz oczekiwania na kontakt z SCP-L-126-2. W przypadku jawnego zagrożenia wystąpieniem scenariusza klasy ZK-0G6 Lambda rozważa się możliwość unicestwienia SCP-L-126. Nie wiadomo jednak, czy szczątki w dalszym ciągu nie wykazywałyby właściwości anomalnej. Dodatek. Przesłuchanie porwanej osoby poddanej rekonwalescencji. Przesłuchiwany Ludmiła Jankowa, mieszkanka Epsilon Gamma 11,
pracownica większego zakładu produkcyjnego. Przesłuchujący dr Bar. Wstęp. Pacjentka została pozyskana dokładnie 19 dni i 3 godziny od momentu rozpoczęcia przesłuchania. Rokowania przesłuchiwanej są bardzo niepomyślne. Mózg został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym dalsze funkcjonowanie organizmu. Pacjentka jest zdolna do niewyraźnej mowy, jest sparaliżowana od szyi w dół oraz niewidoma. Personel medyczny szacuje nastąpienie zgonu w czasie najbliższych 10 godzin. Witam. Chciałaby pani chwilę porozmawiać? Oczywiście. Nie ma sprawy. Może pani opisać, jak się pani czuje? Proszę pana, ja czuję się znakomicie. Przyznam, że zaskoczyła mnie ta odpowiedź. Może pani rozwinąć? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam się tak dobrze. W zasadzie niewiele pamiętam. Strasznie boli mnie głowa. Ja chyba byłam w piekle. A teraz to nie do opisania. Może spróbujemy? Pamiętam, co się działo. To nie było życie. To było jak sen, jak koszmar. Nawet koszmar jest lepszy od tego. Potem przyszliście wy. Zauważyliśmy was. Jesteście inni. Nie poddaliście się tak szybko jak my. Myślałam, że jesteście aniołami. Ale byliśmy zmuszeni was ignorować. Aż wreszcie mnie znaleźliście. Niestety nie mogę być nieszczery. Rokowania są bardzo niepomyślne. Po wyciągnięciu pani spod działania promieniowania mózg zaczął obumierać, niszczyć się. Pani umiera. Wiem. Mimo to jestem szczęśliwa. Bardzo podoba mi się pani pozytywny charakter. Może pani wyjaśnić? Widzi pan, codziennie żyjemy w świecie pełnym obowiązków, zmartwień, kłótni i innych. Korzystamy także z pozytywnych uroków życia. Niestety zapominamy często o wielu rzeczach, które mamy. Nie doceniamy najważniejszych wartości, szczególnie tej jednej, jedynej, dzięki której możemy mieć te nasze wzloty i upadki. Ach, moja głowa. Przepraszam. Który dziś dzień? Chyba mam... Tak. Mam dziś urodzinę. W takim razie wszystkiego najlepszego. Naprawdę jest pani niezwykle silną osobą. Przepraszam, że musi pani spędzać te chwile w takim stanie. Bez życzeń, o prezentach nie wspomnę. Chociaż to takie materialistyczne trochę. Ależ proszę pana. Ja dostałam prezent. Dostałam go ponownie. Wszyscy go otrzymujemy. Łatwo go stracić, ale i zapominamy o nim. Ludzie walczą o niego pokoleniami. To bardzo cenna rzecz. Ale dzięki wam mam go ponownie. Mianowicie, co to? To wolność, proszę pana.